Kryminalne zagadki Podlasia. Grzegorz Szpilat, Marcin Silwanow. Kolejna tajemnica. Za chwilkę, miejmy nadzieję, zostanie rozwiązana już za 19.18. Dzisiaj sprawa faktycznie przerażająco tajemnicza, która nie daje żadnych sensownych hipotez co do motywu i sprawcy przede wszystkim, a same okoliczności wskazują na przypadkowe zabójstwo, choć tak jak Państwo się przekonacie, bardzo trudno w to uwierzyć, żeby to był przypadek. Jesteśmy dzisiaj w Suwałkach. Naszym bohaterem jest Leszek, który nie miał łatwej młodości. Większość ludzi, mając naście lat, oddaje się nauce, pasjom i zabawie, ale w jego życiu było inaczej. Być może spod nieszczęśliwych okoliczności, jakaś brawura, młodzieńcze niepomyślenie o konsekwencjach tego, co się może wydarzyć, spowodowało, że w wieku 16 lat Leszek wziął udział w bójce, której jeden z uczestników zmarł. Leszek został osądzony. Po kilku latach wyszedł na wolność i wraz z ojcem i siostrą zamieszkał w Suwałkach, tam próbując sobie układać jakąś codzienność, jakąś przyszłość. Pracował jako pracownik fizyczny w miejscowym browarze, z tym, że o ile nie wchodził w konflikt z prawem, o tyle pozostała mu pewna skłonność właśnie do zabaw przy użyciu alkoholu i do kontaktu z tak zwanym szemranym towarzystwem. W 1992 roku Leszek miał 21 lat. 8 października tegoż właśnie roku Leszek wraz z siostrą udał się do baru. Tam spędził czas do godziny 19, kiedy to wraz ze znajomym Romanem opuścił lokal i udali się do mieszkania. Około godziny 21 skończył im się zapas alkoholu i mężczyźni postanowili zaopatrzyć się w pobliskich delikatesach. Wyszli z domu, zrobili te zakupy, ale w drodze powrotnej zaczyna się ta dramatyczna historia, bo ostatecznie docieramy do faktu zabójstwa. Początek jest taki dość błahy, no bo wyobraźmy sobie sytuację. Mamy październik, więc stosunkowo szybko zapada ciemność. W tych godzinach, czyli około godziny 21, już na pewno bez wątpienia było ciemno. Dwóch młodych mężczyzn kupiło alkohol, wraca sobie spokojnie do domu, żeby zwyczajnie kontynuować biesiadowanie. W międzyczasie zatrzymują się, jak to się mówi, za potrzebą. Skręcają gdzieś w jakieś ustronne miejsce, jakieś krzaki. Jedna z relacji, którą napotkają, mówiła, że gdzieś w pobliżu był jakiś kiosk, więc można się domyśleć, że był to jakiś ciąg komunikacyjny, jakiś chodnik w pobliżu ulicy. I w pewnym momencie, kiedy mężczyźni stoją na stronie, słyszą jakiś głos. Ktoś w sposób wulgarny wykrzykuje, krytykując to, co oni robią. I normalne jest, że Leszek i Roman się odwracają, żeby zobaczyć, co się stało, ale nie mieli okazji, żeby to sprawdzić, bo rozległy się dwa strzały. Jeden spowodował, że Leszek upadł na ziemię martwy. Roman tymczasem został tylko postrzelony. Mężczyzna stosunkowo szybko zorientował się, że to właśnie jest postrzelenie. Czuł jakieś charakterystyczne ciepło w boku i zaczął uciekać, zaczął biec. Dobiegł do tej restauracji, w której wcześniej, przed kilkoma godzinami, ucztował właśnie z Leszkiem i z jego znajomymi i tam poinformował osoby zgromadzone, że właśnie doszło do tej strzelaniny. Roman trafił do szpitala, gdzie został zoperowany. Ostatecznie jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo, dlatego po około 3 tygodniach został z tego szpitala wypisany i trafił do domu. W momencie oddawania strzałów przez napastnika niedaleko był patrol policji. To ważne, bo kiedy tylko policjanci usłyszeli charakterystyczne strzały z broni palnej, od razu przybiegli na miejsce, ale było już za późno, bo na miejscu właśnie znaleźli martwego Leszka z raną postrzałową klatki piersiowej, a obok rozbity alkohol. Twarz Leszka była okaleczona, ale czy to miało jakikolwiek związek z tymi wcześniejszymi strzałami? Czy może ktoś się potem jeszcze nad tym Leszkiem znęcał? Nie, najprawdopodobniej te rany były spowodowane wprost upadkiem. Ważne są te łuski, no bo właśnie policjanci znaleźli na miejscu dwie łuski od pistoletu, tak zwanej tetetki. Te łuski zostały później w laboratorium policyjnym zbadane i co wyszło? Otóż to, że po pierwsze broń, z której oddano strzały, nigdy w Polsce nie została użyta do popełnienia przestępstwa, to jedna cecha, a druga to mówiąca, że ta broń nie była w dobrym stanie technicznym, była zdezelowana. Nastąpiło śledztwo, które miało na celu ujawnienie sprawcy, z tym, że od początku nie szło to łatwo, paradoksalnie, chyba po części ze względu na to, że byli świadkowie. Idąc za logiką, mogłoby się wydawać, że jeżeli są świadkowie tego zdarzenia, no to bardzo szybko można namierzyć takiego sprawcę. Tym bardziej, że niewiele jest osób, które chodzą po mieście z bronią w ręku i strzelają do przypadkowych ludzi. No właśnie, ale czy to był przypadek, to po pierwsze, a dlaczego mówisz, że w związku z tym, że byli świadkowie, tym trudniej było ustalić podejrzanego to zabójstwo? Ponieważ logika podpowiadałaby, że im więcej świadków, tym więcej detali, natomiast tutaj mamy tych relacji stosunkowo wiele, ale rozbieżnych. One nie uzupełniały jednego obrazu, w tym wypadku chociażby rysopisu sprawcy, tylko podawały odmienne jego cechy i przypuszczam, że to powodowało właśnie jakieś zamieszanie, a co najmniej utrudniało dochodzenie. I co mówili świadkowie? Na przykład według jednych relacji sprawca miał wąsy, a według innych tych wąsów nie miał. Jeden z mężczyzn stwierdził, że widział w ogóle moment oddawania strzałów do Leszka,
oszacował, że sprawca, napastnik, miał około 25-30 lat, miał 170 cm wzrostu. Jako taką cechę charakterystyczną podał jego ubiór, mianowicie krótką, ciemną kurtkę. Ważne jest to, że Roman, który no przecież był też naocznym uczestnikiem tego zderzenia, no w końcu do niego oddano strzały, potwierdził, że faktycznie mężczyzna tego wzrostu tak ubrany do niego strzelał, z tym, że z kolei jego wiek oszacował na około 40 lat, więc już mamy pewną różnicę. Dochodzimy też do takiej relacji jednego ze świadków, który mówi, że spotkał w tym konkretnym miejscu nieznanego mu mężczyznę, który go zaczepił, i ten napotkany mężczyzna miał charakterystyczny sposób sięgać ręką do wewnętrznej kieszeni, tak jakby właśnie sięgał po broń, ale tak się akurat złożyło, że obok przyjeżdżał patrol policji, który nie pytając o nic rozgonił tych mężczyzn. Czy to mogłoby wskazywać na to, że śmierć Leszka była jednak przypadkowa, że w tamtej sytuacji mógł zginąć zupełnie ktoś inny? Trochę tak to wygląda, nawet nie wiem, czy tylko trochę, czy w ogóle w zupełności, ale jeszcze cofnijmy się do tego momentu, bo tu właśnie jest ta ważna informacja o tym, że przejeżdżający czy przechodzący w pobliżu patrol policji rozgania dwóch mężczyzn, ale co mamy podane? Tak naprawdę to, że jeden sięgał do kieszeni, no na podstawie tego na pewno ta policja nie interweniowała, więc można by się domyślać, że ten lakoniczny opis tak naprawdę odnosi się do kłótni, czegoś, co zwróciło uwagę policjantów i dopiero na skutek tego oni podeszli do tych mężczyzn i ich rozgonili. A jednym z elementów tej kłótni był właśnie ten gest sięgania prawdopodobnie po broń. Tak się można domyślać. Ale wracając do pytania o przypadkowość, tak. No z drugiej strony właśnie paradoksalnie pokazuje to, że chyba ktoś wyruszył na łowy, na polowanie, nosił się z takim zamiarem, żeby kogoś po prostu tego dnia zabić, albo przynajmniej dopuścić taką możliwość. W każdym razie myślę, że dosyć dużym znakiem zapytania opatruje to taką hipotezę, która mówiłaby, że to była zaplanowana egzekucja. Ale jednak mimo wszystko ten znak zapytania staje się jeszcze większy, kiedy docieramy do kolejnych opisów, kiedy to Roman miał wskazać jako zabójcę pewnego recydywista, który niedługo wcześniej miał opuścić więzienie po odsiedzeniu wyroku za handel narkotykami, ale podobno później wycofał swoje zeznania. A to nie jedyna relacja, która trochę przyczyła temu wszystkiemu, co policjanci ustalili wcześniej. Tym bardziej, że jedna z hipotez, która się pojawiła, była też taka, że Leszek miał jakiś zatarg, też właśnie z mężczyzną o przeszłości kryminalnej. Nawet do tego stopnia miało to sięgnąć, że ten właśnie mężczyzna miał gdzieś spotkać Leszka przy bloku i, nie wiem, spoliczkować go czy uderzyć w twarz. No w każdym razie było to coś, co wskazywało, że są osoby mu co najmniej nieżyczliwe, nieprzychylne, a w domyśle mogłyby planować jakąś zemstę. Później po latach pojawiła się też taka informacja, że ojciec Leszka twierdził, że jeden z mieszkańców Suwałk przyszedł do niego i powiedział, że wie, kto zabił jego syna, z tym, że ze względu na obawy o swój własny los, o swoje własne bezpieczeństwo nie powie mu tego. No tak się złożyło, że w 2008 roku ten mężczyzna zmarł, więc czy coś faktycznie wiedział, tego już się my nie dowiemy. Bardzo dużo zagadek, bardzo wiele znaków zapytania. To jest jedna z bardziej tajemniczych spraw, o których opowiadamy w Kryminalnych Zagadkach Podlasia. Czy my dziś, tutaj, teraz możemy postawić jakąś taką dość pewną teorię, kto mógł stać za tym zabójstwem? Czy to był przypadek, czy zaplanowane działanie? Osobiście skłaniałbym się jednak ku tej hipotezie, że było to przypadkowe. Z dwóch takich podstawowych powodów. Jeden to ta właśnie wspomniana kłótnia tych mężczyzn. Myślę, że jednak to było symptomatyczne i mogło wskazywać na to, że ten osobnik gdzieś tam w tej okolicy się kręcił, czaił i szukał dla siebie dogodnej okazji. Wtedy ten patrol policji mu to przerwał. Druga sprawa, cofnijmy się jeszcze do momentu samej tej strzelaniny. Czy gdyby to było zaplanowane, to mówimy o tej sytuacji, że Leszek pada, owszem, ale drugi mężczyzna jest tylko ranny. Gdyby to było wymierzone przeciwko Leszkowi, czy była potrzeba strzelania? No chyba, że jako do świadka, mówię tutaj o Romanie. Z drugiej strony, jeżeli mężczyzna widział, że ten drugi nie zginął, jeszcze się porusza, czy, mówiąc dosadnie, nie próbowałby strzelić kolejny raz? Wynikałoby tutaj z tego, że oddał te dwa strzały, po czym natychmiast uciekł. No i wtedy to stawia w wątpliwość tą hipotezę, że to było planowana egzekucja. Ale z drugiej strony można pomyśleć, że właśnie kiedy sprawca stwierdził, że ten pierwszy strzał dosięgnął Leszka i zrobił to, co zrobił, mogłoby się wydawać, że ten drugi strzał był być może trochę niepotrzebny. Być może ten drugi strzał przez przypadek ranił tylko i wyłącznie Romana. No właśnie. I to też jest całkiem sensowne wytłumaczenie. Dlatego myślę, że chyba tak jak i śledczy, tak i my, no musimy tę sprawę pozostawić ze znakiem zapytania, no i przyjąć to, że przynajmniej póki co nie zostanie ona wyjaśniona. Sprawca do dziś nie został ustalony, ale przecież dziś mamy nowoczesne techniki kryminalistyczne i każdy kolejny dzień może przynieść przełom w tej sprawie. Kryminalne zagadki Podlasia.